Bardzo dużo uwagi przykładamy do tego, jakie leki wchodzą na listę refundacyjną, jak są kupowane, ale tak naprawdę olbrzymie pieniądze też są w przetargach publicznych, w przetargach na zakup urządzeń, wyrobów medycznych, na inwestycje, przebudowy budynków, termomodernizację. Chciałabym spytać, jak obecnie wygląda sytuacja w przetargach, ponieważ w ostatnich latach zmieniały się przepisy. Czy te przetargi przebiegają sprawniej, czy częściej wykorzystywane są inne kryteria niż sama cena? Dzień dobry, pani redaktor, Adam Twarowski. Jeżeli chodzi o przepisy, to rzeczywiście od kilku lat mamy stałe regulacje i tutaj zmian nie ma. Natomiast ta regulacja w założeniu ustawodawcy miała bardzo dużo zmienić na rynku zamówień publicznych, a mianowicie odejść od dominacji ceny i pójście w kierunku kryteriów pozajakościowych, znaczy jakościowych, pozacenowych. I tutaj taki ruch mamy, natomiast nie zawsze te kryteria możemy wykorzystać i to jest tak naprawdę umiejętność po stronie podmiotu, który dokonuje zakupu, jak poznać rynek i tak dopasować kryteria, żeby one były narzędziem, które pozwoli racjonalnie dokonać zakupu. Natomiast z tym może być różnie, tak? Wszystko to jest narzędzie i narzędzie może być różnie wykorzystane. A jakieś są statystyki albo z pana obserwacji, czy częściej właśnie są wykorzystywane te inne kryteria, bo jak ja przeglądam przetargi, to akurat trafiam na takie, gdzie jest zwykle cena i albo termin dostawy, albo termin płatności, a wiele mówiło się o dialogu z firmami, żeby przygotować właśnie jak najlepsze kryteria do przetargu, żeby poznać możliwości sprzętu, czy możliwości techniczne. Czy to jest częściej wykorzystywane? A jeżeli nie jest tak do końca, to z jakich powodów? Znaczy, dramatem, że tak powiem, jeżeli chodzi o polski rynek zamówień publicznych, jest to, że jest bardzo mało ofert w każdym postępowaniu. Jedna, dwie, to są bardzo trudne sytuacje i wtedy też jest ciężko wybierać. W związku z tym całe postępowanie, jak się je przygotowuje, powinno być o tyle racjonalnie przygotowane, żeby też i wymagania były na tyle sensownie, ale też na tyle odpowiednim poziomie ustawione, mówię o wszystkich wymaganiach, chociażby na przykład kary umowne, tak, żeby wykonawcy byli zainteresowani złożeniem oferty, a nie bali się, że zawarcie umowy z podmiotem publicznym to może być ostatnia umowa w funkcjonowaniu firmy. Więc jest wiele takich wyzwań. Natomiast rzeczywiście no, mamy wymóg, żeby były inne kryteria niż cena. No i wiadomo, jak jest wymóg sztucznie stworzony, to i też sztuczne niekiedy jest podejście, właśnie termin dostawy albo termin płatności, których ja nie uznaję jako kryteriów racjonalnych w większości przypadków, co nie znaczy, że niekiedy jest sens, żeby je stosować, ale jak każde narzędzie trzeba umiejętnie je dostosować. Natomiast wiele postępowań jest standardowych i w związku z tym trudno wymyślać jakieś super innowacyjne kryteria, jeżeli przedmiot jest standardowy, standardowa jest zasady realizacji, więc tutaj trudno jest coś tak naprawdę nowego wymyśleć, ale też ja bym do tego podszedł też trochę inaczej, znaczy wiele postępowań, zwłaszcza prowadzonych przez szpitale, przez podmioty publiczne, jest takie trochę monotonne, w tym sensie, że co roku to samo się robi i lepiej po prostu, i nie ma się też czasu na to, żeby zrobić coś nowego, innowacyjnego, po prostu tych postępowań jest strasznie dużo, więc może zmienić się taki, jak to się teraz ładnie mówi, paradygmat postępowania i zrobić coś takiego, że na przykład zawrzeć umowę na kilka lat albo umowę ramową i w ramach tej umowy dopiero dokonywać zakupów i tam już można postarać się o ciekawsze kryteria i ten potencjał czasowy, intelektualny wykorzystać tam, gdzie jest potrzeba, bo wiadomo, że przy prostych zakupach nie ma sensu stosować jakichś ekstra kryteriów, ale jeżeli kupujemy raz na jakiś czas coś naprawdę kosztownego, jakiś tomograf, rezonans czy coś podobnego, to wtedy zastosowanie racjonalnych kryteriów i takich jakościowych ma naprawdę sens, a jeżeli rzeczy są powtarzalne, standardowe, no to nie stosujemy innych kryteriów, bo po co przepłacać tak naprawdę? Kupujemy podobne rzeczy za podobne pieniądze. A jakie są największe bolączki, jeżeli chodzi właśnie o te zamówienia publiczne? Bo zastanawiam się, na ile też placówki mają w ogóle kadry do tego, żeby odpowiednio te przetargi przygotowywać, analizować właśnie możliwości jakiegoś bardziej, nazwijmy to, innowacyjnego podejścia do zamawiania. No to jest, kadry myślę, że są, tak naprawdę nie ma takiej chęci wyjścia poza pewną rutynę, ale są też takie postępowania, których możemy się spodziewać dużego problemu i warto się po prostu wyposażyć jakąś dodatkową wiedzę z zewnątrz firm doradczych. To jest wartościowe, ale nie mówię, że w każdym przypadku, tylko w tych istotnych. Natomiast myślę, że
i pandemia, i ta sytuacja ogólnoświatowa spowodowało inną trudną sytuację, mianowicie dostępność towaru i cena za towar, tak? No bo często było tak, że był przetarg i wiedzieliśmy, że jest tak naprawdę tylko jeden sprzęt dostępny w Polsce i albo ktoś złoży tą ofertę, albo jej nie złoży, tak? Bo będzie więcej chętnych, żeby kupić ten tomograf czy rezonans, bo po prostu więcej już nie ma, następny będzie dopiero za pół roku albo za rok, bo wszystko było wyprzedane, bo łańcuchy dostaw są zerwane, bo ceny poszły ogromnie w górę, tak? Więc tu myślę, że to jest takim dużym problemem, więc to nie jest po stronie zamawiających, tylko to są takie wyzwania światowe. No właśnie, wspomniał Pan o pandemii. Pandemia, wojna na Ukrainie, różne inne przyczyny spowodowały dużą inflację. Część zamówień była podpisywana po wartościach, które teraz mogą być nie do zrealizowania dla firm. Zresztą widać to też i czasowo, i cenowo przy niektórych zamówieniach związanych z dużymi planami przygotowywanymi przez ministerstwo, na przykład rozwoju podległych ministerstwu szpitali. Jak sobie radzą z tym zamawiający? Bo często to są na przykład środki europejskie albo środki organu założycielskiego, które zostały przeznaczone na dany cel, a teraz trudno ten cel zrealizować za te pieniądze. No, po pierwsze, nie ma problemu, żeby zmienić umowę w sensie od strony formalno-prawnej. Tak, są instrumenty prawne i ustawa covidowa to dopuszczała i inne przepisy, że możemy zmieniać wynagrodzenie, podwyższyć, jeżeli oczywiście są racjonalne argumenty ku temu. Natomiast pytanie jest takie, czy jest z czego zwiększyć te środki. No to już jest kwestia rozmowy z tym, który te środki udostępnił, czyli z Urzędem Marszałkowskim, czy z właściwym ministerstwem, czy jest możliwość zwiększenia puli tych środków, no bo później się może okazać, że lepiej zapłacić kary umowne i nie zrealizować zamówienia, niż zrealizować je po prostu poniżej, zdecydowanie poniżej kosztów zakupu. No więc to jest tak naprawdę taki dylemat, przed którym każdy staje, i wykonawca, i zamawiający, tak? Żeby znaleźć rozwiązanie, które jest właściwe w tej sytuacji. Nie jest proste, ale no, środki też możemy poszukać, tak? Można przesuwać je pomiędzy różnymi przedziałkami, żeby akurat, no to już jest decyzja taka, nie chcę powiedzieć polityczna, ale taka merytoryczna, w sensie takim, że na co warto lepiej wydatkować środki, czy na zakup tego konkretnego sprzętu w tym podmiocie, czy może jednak tutaj, no okej, zamknijmy ten temat, ale szukajmy rozwiązania dla innego ważniejszego. To jeszcze na koniec spytam, jakich zmian powinien dokonać nowy rząd, jeżeli powinien jakieś, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, czy jakieś przepisy wymagają doszczegółowienia, czy na przykład tempo, bo ja obserwuję od wielu lat, jak wrzucane są na przykład pod koniec roku, a to pieniądze na zakup ambulansów, a to pieniądze na różne inne wydatki, i ten czas jest tak krótki, że właściwie wtedy rzeczywiście tylko jeden oferent zwykle jest przygotowany i nie zawsze się wydaje dobrze te pieniądze. Do rządu przyszłego, do przyszłego ministra zdrowia, co należałoby poprawić? No myślę, że niegodzien jestem wypowiadać się w tej materii, natomiast z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o przepisy o zamówieniach publicznych, to tutaj nie ma potrzeby jakichś zmian. Lepiej jednak zrobić dobre wytyczne, w sensie dobrych praktyk, na co zwracać uwagę, czym się posługiwać, czym nie. I takie akurat dobre praktyki są zawsze mile widziane. Natomiast jeżeli chodzi o politykę rządu, no wydaje mi się, że zawsze racjonalizacja wydatków w tym sensie, ale to już się wiąże z całą polityką zdrowotną, tak? Czy jest sens, żeby utrzymywać taką bazę szpitalno-przychadnianą, czy jakąś mniejszą, czy jakąś ją podzielić, czy uznać, że określone środki są wiodące i tam alokować środki, a w innych już po prostu nie ma sensu kupować 38 tomografu czy rezonansu w danym powiecie czy województwie. No to już są takie decyzje trochę bardziej strategiczne, ale one się nie wiążą z zamówieniami, tylko z polityką zdrowotną. To bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.